Tematem moich badań jest walka z pandemią COVID-19 na obszarze byłego ZSRR. W swojej pracy uczelnianej zajmuję się na co dzień analizowaniem procesów politycznych zachodzących w regionie poradzieckim, więc bardzo zaciekawiło mnie to, w jaki sposób organizacje międzynarodowe oraz państwa z przestrzeni podeszły do zwalczania tego biologicznego zagrożenia. A musimy pamiętać, że pandemia COVID-19 bardzo mocno dotknęła społeczeństwa republik tego obszaru. W samej Federacji Rosyjskiej do końca 2020 roku w wyniku pandemii życie straciło więcej osób, aniżeli podczas wojny z Finlandią z lat 1939-1940. Warto jednak zaznaczyć, że realnych ofiar koronawirusa w tym regionie może być znacznie więcej, ponieważ w Rosji oraz także w pozostałych republikach poradzieckich na porządku dziennym było i nadal jest fałszowanie statystyk w tym zakresie. W swoich badaniach posłużyłem się metodą instytucjonalno-prawną oraz metodą ustalania faktów. Zostały one wykorzystane przy opisie działań podjętych w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także przy charakterystyce restrykcji i obostrzeń wprowadzanych przez władze poszczególnych państw, które przynależą do tej struktury integracyjnej. Mało efektywna walka z COVID-19 w regionie poradzieckim wynika nie tylko z problemów wewnętrznych państw leżących na tym obszarze, takich jak na przykład niedoinwestowanie służby zdrowia, ale także ze słabości struktur integracyjnych, które nie ułatwiają walki z tym biologicznym zagrożeniem. Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest projektem integracyjnym obszaru poradzieckiego, który zainicjowany został przez Federację Rosyjską. Powstaniu EUG przyświecały trzy główne cele. Struktura ta miała być narzędziem ułatwiającym Rosji wzmacnianie jej wpływów w republikach poradzieckich, miała ograniczać rolę państw trzecich w regionie, a także miała odgrywać znaczącą rolę w polityce wewnętrznej Kremla. Do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oprócz Rosji należą Armenia, Białoruś, Kazachstan oraz Kirgistan. Swoje oficjalne funkcjonowanie Euroazjatycka Unia Gospodarcza rozpoczęła 1 stycznia 2015 roku. Według koncepcji jej twórców ma ona być odpowiednikiem Unii Europejskiej na obszarze euroazjatyckim. Można jednak stwierdzić, że struktura ta to jednak tylko imitacja integracji. Patrząc na działania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wobec pandemii COVID-19, można wysnuć tezę, że są one nieskuteczne i nie przyczyniają się do rozwijania współpracy pomiędzy jej członkami. Wpływ na to ma chociażby fakt, że samej Rosji zależy głównie na integracji politycznej. Widać to bardzo wyraźnie po działaniach państw członkowskich podjętych po decyzji, jaka zapadła na forum EUG 24 marca 2020 roku. Decyzja ta dotyczyła zakazu eksportu urządzeń medycznych, odzieży ochronnej do państw spoza wspólnoty. Decyzja ta nie była respektowana przez Federację Rosyjską, czego przykładem jest sytuacja, jaka miała miejsce na początku pandemii w Kirgistanie. W tej republice występował spory deficyt środków medycznych, co niestety skutkowało śmiercią wielu osób z personelu medycznego. Władze tego państwa wystosowały oficjalną prośbę do Federacji Rosyjskiej, aby ta wsparła Kirgistan i przysłała potrzebny sprzęt do walki z pandemią. Rosja jednak w tym czasie zdecydowała się wysłać sprzęt medyczny nie do Kirgistanu, a do Stanów Zjednoczonych. Rosjanie tłumaczyli, że sprzęt został wysłany do Nowego Jorku w ramach tzw. zwykłej pomocy humanitarnej. Jednak przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu oficjalnie przyznawali, że rosyjskiej stronie za te dostawy zapłacono. Warto jednak zaznaczyć, że Rosjanie swój sprzęt, a także personel medyczny do walki z pandemią wysłali także do innych państw zachodnich, np. do Włoch. Rosyjskie władze liczyły, że poprzez taką postawę uda się zyskać przychylność niektórych zachodnich państw, a co za tym idzie, łatwiejsze będzie zniesienie sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu. Federacja Rosyjska podejmowała i nadal podejmuje pewne działania, które mają na celu pomoc państwom z przestrzeni poradzieckiej w walce z koronawirusem w ramach relacji bilateralnych. Przykładem tego było zadecydowanie 12 marca 2020 roku o wysłaniu 100 tysięcy testów na COVID-19 do 13 państw. Wśród nich znalazły się Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan oraz Turkmenistan. Była to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ pozwoliła na wykrywanie kolejnych przypadków choroby w tych państwach. Pomoc ta była jednak realizowana nie w ramach EUG. Kolejnym działaniem, które wpisuje się w rosyjską strategię opierania polityki zagranicznej o relacje bilateralne, była propozycja pomocowa wystosowana wobec Kazachstanu. Na początku lipca 2020 roku rosyjski premier w trakcie rozmowy telefonicznej z szefem rządu Kazachstanu wyraził gotowość wsparcia Kazachstanowi w walce z koronawirusem. Strona kazachska zamieściła informację, że Rosjanie gotowi są wysłać testy na koronawirusa, leki, a także ekspertów, którzy mogliby pomagać przy budowie szpitali chorób zakaźnych.